Cześć, cześć, witam po krótkiej przerwie w grze Knights of Honor 2. Wracamy do kampanii fińskiej. I muszę sobie przypomnieć, co ja tutaj poprzednio robiłem. Więc, i wam też. Więc, udało nam się zdobyć tutaj estońską prowincję. Wcześniej, w poprzednim odcinku, udało nam się zdobyć tą prowincję. Więc poszło tak, jak chciałem. Estonia powoli się zmniejsza. I mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zająć cały ten teren, żeby mieć ładne granice tutaj z tej strony. Granice z Kijowem mamy całkiem nieźle, jeśli chodzi o nasz status z nimi, to jest to przyjaźń, więc bardzo mi się to podoba. Fajnie mieć z takim dużym krajem dobre relacje. Estonia mnie pewnie nienawidzi, no oczywiście, że tak. Naszym szpiegiem psujemy relacje między Estonią a Kijowem. Także to też trochę nam pomogło, bo Kijów po ataku estońskim na nas nie pomógł im, nie pomógł nam, ale nie pomógł też im, więc nie jest to takie złe. No i dobra, startuję sobie grę i zobaczymy, co tu się dzieje. Z tego, co pamiętam, to tak, tu jest moja armia i pierwszą rzecz, którą trzeba by było zrobić, to leczenie armii, uzupełnienie zaopatrzenia, ale zostawię ją na razie tutaj, bo kto wie, czy nie będzie jakichś buntów w tej prowincji. A poprzednią armię wycofamy. Wycofamy do tego miasta, do Turku, i trzeba będzie ją uleczyć, uzupełnić. Wcześniej zbudowałem tutaj królewską zbrojownię, więc możemy już budować ciężkich włóczników, ciężką piechotę i ciężkich łuczników. Szkoda, że nie możemy tutaj budować w tej prowincji ciężkiej kawalerii. Wydaje mi się, że niezbyt mi się to podoba. Ale może w przyszłości zbuduję gdzieś jeszcze królewską zbrojownię. Na razie musimy chwilę poczekać. Dowydałem całą kasę na renowację armii. I armię wyślemy sobie tą tutaj. A tą armię wyślemy sobie z powrotem do stolicy. Więc, co ja bym chciał teraz tutaj zrobić? Nasz żerca opanuj zamęt. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj zrobić w tej prowincji. Czyli opanować zamęt. Wiary mamy bardzo dużo. Ale niestety nie mamy na razie kasy. Chociaż zarabiamy całkiem sporo. Więc, muszę teraz zrobić chwilę na opanowanie zamętu. Tutaj mam jeszcze trochę wojsk, więc w razie czego jest ok. Jedzenia mamy dużo. Niestety nie widzę, co jest w tej prowincji. Nie mam pojęcia, co tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Mamy już trzy oddziały, trzech marszałków. Tak, tu jest trzeci marszałek. On jest taki mały, znaczy mały. Ma małą armię pod sobą, ale w razie czego na pewno się to przyda. Będziemy uzupełniali tę armię. Co mi się nie podoba w tej grze, w późniejszych etapach kampanii, jeśli mamy tutaj bardzo duże państwo, to można mieć, jest limit doradców, więc jeśli państwo jest bardzo duże, no to ewentualnie trzeba zrezygnować z kupców na rzecz marszałków, a to nie zawsze jest takie dobre, bo wiadomo, że pieniążki też są fajną sprawą i bez pieniędzy tu się nie zrobi nic. Także to się bardzo przydaje. W przyszłości wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem by było wybudowanie zamku gdzieś, żeby zwiększyć limit zaciężnych. Nie liczbę ich przyrostu, ale ilość maksymalną, bo 1000 to jest bardzo mało już przy tych ciężkich jednostkach, jest to dosyć średnie, trzeba by to zwiększyć, ale na razie chciałbym zaprowadzić porządek. No niestety mam bardzo mało książek, to jeszcze muszę chwilę poczekać, przyspieszę sobie trochę grę. Zarabiamy dużo. Zaopatrz armię. Nie potrzebuję zaopatrzyć armii, dajcie spokój. Na razie tej armii leczył nie będę. Bo chciałbym najpierw dzielić się zamętem. Ta armia jest, nie jest może jakaś super, ale nie jest też tragiczna. Tutaj mamy całkiem niezłe fortyfikacje. To są beznadziejne, bo ja u siebie nie budowałem nic. Trzeba będzie w przyszłości też się tym zająć, bo to jest fajne, jak ja podbijam, ale jak będę miał jakąś inwazję przeciwnika na mnie, to te fortyfikacje mogą bardzo dużo pomóc przy oblężeniu mojego miasta. No i niestety, jeśli chodzi o opanowanie zamętu, to tych książek będzie trzeba dużo, dużo więcej. Można opanować oczywiście zamęt, klikając tutaj i zaprowadzić porządek armią, ale jest mała szansa powodzenia, a jeśli podporządkowujemy mieszkańców siłą, to
państwa dookoła nas, wszystkie mogą nas nie lubić. Także jest to średnie, lepiej wydaje mi się poczekać. No i jeśli będziemy mieli jakąś przewagę pieniężną. Okej, okay, nice. Jeśli będziemy mieli jakąś przewagę, to złe słowo. Będziemy mieli nadwyżkę nad tym, co potrzebujemy do opanowania zamętu. Czyli potrzebujemy 850, to można coś tutaj budować. Tutaj na razie niczego nie potrzebuję. Jak mówię, przydałby się zbudowania ten zamek. Tylko że, żeby wybudować zamek, to potrzebowałbym na pewno... O, tutaj mamy miejsce. Potrzebowałbym miejsca. No i co chciałbym tutaj zbudować, to jest zamek włodarza. On jest bardzo drogi, ale właśnie zwiększa o 1000 limit... Limit zaciężnych, więc to jest bardzo dobre. No, pałac coś tam daje, ale... Ale wydaje mi się, że to jest dużo lepsze w tym momencie. Królewską zbrojownię tam mamy. Więc w sumie zamek w tej prowincji to nie jest takie złe. Jeśli to nam zwiększa limity ogólnie, to... I tak rekrutujemy głównie w stolicy. A, tutaj koszt następnego pola to jest 4000, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Nie chcę zaopatrzyć. Aha, już wiem, czemu nie chcą zaopatrzyć armię. Ale no dobra, no nie jest to jakiś problem dla mnie, bo mam 173 zapasów, więc... Więc... W tym momencie niewiele mi to przeszkadza. Przydałoby się wybudować w ogóle coś, żebyśmy mieli więcej książek, więc może to będzie pierwsza rzecz, którą będę chciał zrobić. Co my tu mamy? Port, rynek, takie tam duperele, nic ciekawego. Rynek, domostwa. Wydaje mi się, że dużo lepszą opcją by było wybudowanie tutaj na przykład jakiegoś klasztoru. Możemy kupić jedno miejsce. A się zastanowię jeszcze, czy tu? Czy w Wyborgu? Zainwestujemy w Wyborg. Zainwestujemy w Wyborg. I co ja bym chciał tu zrobić? Coś... O, coś się stało. Połock. Nie mogę im pomóc, bo Kijów to są moje sojusznicy. Co ja bym tu chciał zbudować? Okej, okay, zmiana obiektu lojalności. Która prowincja? Okej, okay, ich lud jest teraz lojalny wobec mnie, więc nie będę miał z tego tytułu niezadowolenia, co mi się bardzo podoba. Dalej, co ja chciałem? No właśnie, w tej grze ciągle wyskakują jakieś komunikaty, a ja tutaj planuję rozwój, więc przydałoby nam się zbudować tutaj coś, co daje nam książki, czyli możemy wybudować tą świątynię. No niestety, problem jest taki, że mamy religię pogańską, a nie możemy przez to wybudować klasztorów, katedry i innych budynków, które dają nam dużo, dużo plusów i dużo, dużo książek. Więc wybudujemy tą świątynię. Daje nam to trochę, ale... Okej. Zniszczymy ich, póki nie wyjdą. I zrobimy oczywiście bitwę ręczną. Mamy delikatną przewagę, ale liczę na to, że to będą po prostu wojska chłopskie i będzie łatwo ich rozwalić, więc jeśli to będzie wyglądało tak, nie sprawdziłem, jakie to są wojska, ale i tak musimy się tym zająć. Liczę, że uda mi się ich dobrze wymanewrować. Behold this wretched band of outlaws. No i dobra, zobaczymy sobie, co oni tu mają. Gra mi w każdym momencie wyświetla podpowiedzi, to mi się tak średnio podoba. No minusem tutaj jest taka, minus tutaj jest taki, że nie mamy kawalerii za dużo. Mam jeden oddział kawalerii i to jest nasz marszałek, więc szkoda by było go stracić. Pertu, nieważne. Dobra, co oni tu mają? No nie, to mają jednostki chłopskie, to taka przewaga, dajcie spokój. Powinniśmy ich rozwalić bez problemu. Mamy tutaj bardzo doświadczone jednostki łuczników, mamy tutaj też mieczników, także z chłopami powinniśmy sobie dać radę bez problemu. I jedna jednostka dowódcy kawalerii. Więc chętnie rozwalę tą rebelię i chętnie też dostanę za to trochę kasy, trochę zadowolenia, ewentualnie szlachty, więc... Bo to rebelia chłopska,
Więc poczekamy sobie, aż oni po prostu podejdą. Oni sobie podejdą, strzelamy ich łucznikami, wejdziemy w nich wojskami tutaj, sflankujemy ich później kawalerią. Elitarna, ciężka kawaleria, więc wydaje mi się, że to pójdzie fajnie. No natomiast jak mówię, no minusem jest taki, że nie możemy robić ciężkiej kawalerii na północy. Co jest dosyć słabe. Jak grałem innymi państwami, to można było. No nie wiedziałem o tym, bo nie zdobyłem w tej grze każdej prowincji. Nie pamiętam, co tam można budować. No natomiast dobra. Chłopi się zbliżają. No i czekamy, aż oni po prostu podejdą do nas. A grafika jest dosyć słaba w tej grze, jeśli o to chodzi. No i brakuje mi tego oddalenia, ale to już mówię o tym któryś raz. My life is precious. From there we can watch the battle. Not too close to the enemy. We are being flanked. No, nie widzę, żeby oni dużo mogli tutaj zrobić. The cowards are fleeing. My men await your orders. Our blades are sharpened. The enemy troops are losing hope quickly. Aim! Release! Awaiting target. Move out! At the ready. Oh, the weaklings have run away. Infantry, attack! No i dobra, no, za trudne to nie było. Minimalne straty. Chłopi uciekają. No to teraz fajnie by było wziąć tego przywódcę. Wydaje mi się, że zawsze się przydaje jakiś przywódca w lochach. Co byśmy mogli rebelię wywołać w jakimś innym kraju. No i to jest już kwestia tylko i wyłącznie formalna, żeby to po prostu dorżnąć do zera i tyle. Albo go zabijemy, albo go wrzucimy do lochu. No właśnie, więc... Ta przewaga tutaj, ten wskaźnik przewagi jest taki... Taki o. Lepiej dużo to wychodzi, jeśli wywodzę sobie w bitwie ręcznie. Okej. Armia poparcia, arystokracja poparcia, koniec rebelii, dostaliśmy hajs. Wszystko super, bardzo mi się to podoba. Dobra, lecimy z powrotem. New building, no i mamy teraz 6. No, czy nam to tak dużo daje? Nie bardzo. Okej, okay, ale potrzebne węgiel, wino, zioła. Chciałbym jakoś zwiększyć liczbę tych produkowanych ksiąg. No niestety pogaństwo dużo nam nie daje. To jest strasznie drogie. Woły pociągowe też tego nie mamy. No... Na razie niech będzie. Dlatego nie ma co wydawać w moim przypadku tych książek na kłopoty. Na razie już nas stać, więc opanujemy sobie zamęt w Narwie. Mam nadzieję, że się uda. 60%. Może się udać, może się nie udać. Zawsze możemy to robić jeszcze raz. I tak mi się wydaje, że opanowanie zamętu, jeśli chodzi o żerce, jest dużo lepsze niż opanowanie zamętu armią. Więc teraz możemy sobie już na spokojnie... Niestety, nie mamy. Nie mamy tyle kasy i nie mamy tyle żarcia. No i tak mógłbym pójść tutaj armią do Helsinek, ale i tak nie mamy kasy, więc nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Uzupełnienie armii kosztuje kosztuje obywateli? Nie, kosztuje obywateli, to właśnie, no to co? O co? To coś mi się po prostu w głowie tutaj pomyliło. Przyspieszyłem trochę. Mam nadzieję, że uda się mu opanować ten zamęt. No i będziemy mogli w przyszłości, wydaje mi się, jeśli patrząc na mapę polityczną, zająć tutaj ten teren, bo bardzo nie podobają mi się te prowincje. Prowincje estońskie, które tak mi się wrzynają w mój teren, ale Estonia wydaje mi się, że jest teraz dużo słabsza niż ja. Tylko muszę odnowić tą armię i muszę przejąć tą prowincję, żeby oni się nie buntowali. Natomiast w tej grze jest to zrobione bardzo ciekawie, bo w wielu grach jest na tej zasadzie, że wojna jest totalna, a w tej grze niejako tej wojny totalnej nie opłaca się wcale tak długo toczyć, bo to są straty z jednej i z drugiej strony, więc dużo bardziej mi się opłaca, no tak mi się wydaje, zdobyć jedną prowincję i na przykład zawrzeć pokój i po kolei działać w ten sposób, bo wojna totalna... Okej, wojna totalna jest bardzo problematyczna, bo niszczy nam całkowicie rozwój.
Okej, opanowaliśmy zabęt. Co my tu mamy? Mamy tu koszary, okej, to mi się podoba. Domostwa, gospodarstwo rolne i rynek. Dobra, ta prowincja jest bardzo sensowna. Bardzo fajna. Nie mam nic przeciwko. Consider it done, sire. Right away. Dobra, ta armia jest wyleczona. Całkiem fajna prowincja. Mamy tutaj mało obywateli na razie, ale w przyszłości będzie lepiej. No, zarabiam już 100. A diplomatic message has Co się stało? Nie będę atakował Kijowa, bo Kijów to mój sojusznik. Więc odczepcie się ode mnie z tym atakiem na Kijów. No dobra. To na razie jest nieźle. W tym momencie muszę poczekać. Okej, okay, możemy uzupełnić tutaj zapasy. I poczekamy trochę, ale zarabiamy naprawdę dużo. Więc poczekamy trochę, aż uzupełnimy sobie, sobie po prostu armię. I tak, co by mi się przydało jeszcze zrobić? Przydało mi się zrobić warsztat oblężniczy. Sire, some of our provinces are left ungoverned. Okej, dzięki. Więc w zasadzie można cię przydzielić. Dobra, ale ja wcale nie chcę tego, tylko ja chciałbym to, żebyś mi tutaj przydzielił się do prowincji. Więc możesz się zajmować tą prowincją, jakby zawsze to coś tam daje, może nawet nie dużo, bo on jest szpiegiem. Ale spoko, mi się podoba. No i tak, zastanawiam się, gdzie bym mógł wybudować rzeczy, które chcę wybudować, bo chciałbym wybudować z jednej strony zamek włodarza, to by się bardzo przydało, a z drugiej strony chciałbym wybudować, czy to ulepszenie można zrobić w koszarach? Właśnie nie pamiętam już. Tak, warsztat maszyn obleżniczych, dobra, to mi się bardzo opłacało. Pod wodzem Ker? A, to... Dobra. Nieważne. No, jak wiemy, nasza jedna dynastia już umarła. Mamy teraz dynastię numer 2. Bo niestety się tym nie zajmowałem. Na tradycja ta przedsiębiorczość jest bardzo spoko. Później zajmiemy się czym innym. No i tak. Chyba, żeby rzeczywiście tu wybudować zamek włodarza za 1800. A w Turku ulepszyć koszary. Dobra, to jest to, co chciałbym teraz zrobić. Bo jeśli mamy ciężkie jednostki, to o co mi w ogóle chodzi? Jeśli mamy ciężkie jednostki, to ich rekrutacja jest bardzo, bardzo droga. Czyli taki jeden chłop ma 600 zaciężnych, więc jeśli mamy 1000 zaciężnych limitu, to jest bardzo, bardzo słabo. Także mamy już kasę, więc wybuduję sobie. Czemu nie mogę? A, bo tu muszę mieć zamki, żeby to wybudować. Czyli co, żeby to zbudować, muszę mieć zamek jakiś w prowincji. A tu nie mam zamku w prowincji. Wioska, stadnina, zamek. Nie, no mam zamek, to o co chodzi? Czy oni chcą koszary najpierw? Koszary, a no tak, oni chcą koszary. Dobra, to w takim razie zbudujemy ten zamek gdzie indziej. Tutaj mamy koszary. Tutaj mamy koszary. Ale tu jest... Okej, bardzo mi się to podoba. To mnie w ogóle nie interesuje. Okej, tu jest 7 obywateli na max, a tutaj nie ma domostw. Tutaj razem z domostwami... To by mi się przydało, ale to też jest bardzo drogie. Tutaj razem z domostwami mamy tylko 9 obywateli. Tutaj mamy świątynię. No to jedyną opcją wydaje mi się zbudowanie... Ile to mam? 8 żywności... 25 żywności, co ja gram? Dobra, jak najbardziej. Dobra, to w takim razie, skoro tu muszę mieć wybudowane koszary, to nijak mi się to nie podoba. Tutaj mam już świątynię, to wydaje mi się, że... Wybudujemy...
sobie ten zamek w Udarze po prostu w Narwie. W Połock, w Dorpacie. Dlaczego nie chcę? Dlatego, że ta prowincja jest dużo dalej ode mnie, więc ewentualnie to jest pierwsza prowincja w jakiejś wielkiej wojnie, która była mi zajęta. Jest mało strategicznej pozycji. Z jednej strony zamek w Udarze dużo by mi dał do fortyfikacji, ale z drugiej strony, jeśli bym to stracił, to bardzo dużo kasy bym to stracił, a zawsze mogę tutaj mieć dużo bardziej ufortyfikowany teren i ewentualnie wojskami bronić tego terenu. Więc wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że zbudowanie zamku tutaj jest lepszym pomysłem. No a w stolicy, no na razie nie wiem, czy chciałbym już marnować kolejne miejsce na zamek. Mamy tutaj królewską zbrojownię, mamy tu koszary, mamy tutaj domostwa. Dobra, no możemy spróbować. W zasadzie, co mi to szkodzi, jeśli o to chodzi. Teraz będzie taki odcinek, którym bardziej będziemy się zajmowali ekonomią, bardziej rozwojem i planami na przyszły rozwój. No, mamy Szweda w swojej radzie. Kijowską rodzinę, pruską. All right, dobra. A mercenary camp was spotted within our... Ci mają najemnicy, to mnie w ogóle nie interesują. Dobra, odnowiliśmy sobie armię, to też się bardzo przyda. Mamy tu tak, dwóch włóczników, ciężkiego włócznika, zwykłego włócznika, miecznika i dwie jednostki kawalerii. To zbrojny by nam się teraz przydał jeden chociaż. Tego nie będę wywalał, niech on to sobie stoi. Mamy mnóstwo jedzenia, naprawdę tonę żarcia. Czyżby Estonia walczyła z Kijowem? Zastanawiam się, czy to nie jest dobry pomysł. Ewentualnie, żeby im pomóc. No niestety aktualnie to nasza armia nie wygląda jakoś super, bo mamy bardzo mało zaciężnych. Okej, zrobimy tak. Tą armię cofniemy sobie tutaj. Tą armię wrzucimy do Dorpat, bo jest całkiem niezła. Tą armię wrócimy sobie do stolicy, żeby odnowić oddziały. Bo widzę, że tutaj się robi gorąco, ale wydaje mi się, że to nie jest czas teraz na wojnę. Przed chwilą zdobyliśmy nową prowincję. Nie jestem wcale przekonany, czy to jest dobry pomysł. Nie mamy wcale tak dużo kasy, a chciałbym zainwestować też w ten zamek tutaj w Narwie. Więc zanim będziemy mieli nową wojnę, to chciałbym oczywiście, może się nie udać, może mi ktoś się wypowiedzieć, ale chciałbym sobie zbudować tutaj ten zamek w Łodarza. To daje mi plus 4 i daje mi 1000 limitu, więc to jest bardzo dużo. The crusade has fulfilled its holy goal. Ja nie chcę wcale, żebyś ty żył pogaństwa w przyszłości. Dużo bardziej chciałbym, żebyś przeszedł na katolicyzm. Bo to dziadostwo mi daje minus 10 przychodów. Tak to bym miał 132 naturę. Więc to mi ogranicza. Ogranicza mi też książki, więc wcale nie jest to takie fajne. Dobra, tobie możemy dać. Nie interesuje mnie to. Tobie możemy dać... No, to jest słabo. Ty jesteś jakiś taki słabo ulepszony. Dobra, może dostaniesz zarządzanie. Zawsze trochę więcej hajsu nam przybędzie z tego. No nie, no 1600, czy naprawdę was boli głowa? Za pakt, to nie agresji. Dajcie spokój. Spróbujemy za to podpisać pakt o nieagresji z Kijowem. Czy ja będę miał w ogóle jakichś następców? Znowu chyba skopałem to. No dobra, miejmy nadzieję po prostu, że uda mu się mieć dzieci w takim wieku, bo nie chcę mieć znowu rozpierduchy w całym państwie i problemów z... Okej, to robimy od razu. I nie chcę mieć znowu problemów z autorytetem korony, więc mogę sobie już go zwiększyć teraz. Religii mamy całkiem nieźle.
Skowne transakcje. Dobra, możemy zaryzykować. To jest, to działa tutaj tak jak granie na jakimś, w jakichś grach hazardowych. Wrzucasz mu kasę, masz jakiś tam, jakąś tam szansę na zyskanie więcej. No i ewentualnie możesz zyskać jeszcze więcej. Spróbujemy. Chociaż było to dosyć głupie. Tak mi się wydaje, jeśli się nie uda. Bo mogliśmy już inwestować w zamek. A ci co mi tutaj? Coś tutaj. Co oni w ogóle to, czy to jest w ogóle. Political view. Dobra, zmniejszę ten czas. More people now follow our culture. Coraz bardziej się. Co to jest? Rebelia, a to The jest Queen has given Estonia. birth to a healthy prince. Dobra, to robimy tak. Nie chciałem wojny teraz, ale widzę, że może być to dla nas bardzo zyskowne. Więc zrobimy tak. Idziemy armią na południe. Idziemy armią na południe i spróbujemy zdobyć Revel. Skoro Estończycy. Skoro Estończycy walczą na 10 frontach, może nam się udać. No i zabrał mi pieniądze i uciekł. Co za po prostu dziadostwo. W czym on jest dobry? To dyplomatą jak najbardziej. Chciałbym, żeby w ogóle mój wódz był dyplomatą. Wtedy można by wyrzucić tego dyplomatę. Którego dyplomata? Tego dyplomata. I mniejsze szanse, jak on jest dyplomatą, że go zamkną do lochu, bo jak jest na polu bitwy, to wydaje mi się, że ta szansa jest spora. Więc robimy tak. Pierwsze rzeczy. Bierzemy dziada. Płacimy mu. I rób w Estonii zamieszki. Just let me out. Rób zamieszki w Estonii, a my idziemy na ekran polityczny. I wiecie co ja chcę zrobić? Chcę im wypowiedzieć wojnę. Gdzie to było? Sire, we've pleased our nobility. We have received a diplomatic message. A i tam szlachta jest niezadowolona, ale jak zdobędziemy tyle prowincji, to będziecie zaraz. A nie większym poparciem, dobra. Dobra, to od razu jedźcie oblegać. A ta armia będzie wsparciem po prostu i tyle. 3000. 300 chłopa, tu mamy chyba trochę mniej. Lepiej było to zrobić odwrotnie. Dobra, to zrobimy tak, po prostu, żeby to było szybciej. Też nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Nie, to ja zrobię to inaczej. Tą wielką armię zostawię tutaj. Czemu wy macie tak mało w ogóle ludzi? A czemu wy macie tutaj tyle? No to są wozy z zaopatrzeniem. Ale to nie ma wcale powiększenia ilości. A wy? Dobra, to zrobimy to inaczej. Ta armia wróciła tutaj. Pójdziemy nimi tutaj. Kupimy jeszcze trochę wojska. I dołączymy do oblężenia. A ta armia tutaj w Dorpacie będzie armią, która w razie ich próby pomocy swoim wojskom będzie im pomagała. No ale widzę, że tutaj są po prostu takie dymy w tej Estonii, że nie powinno być problemu z zrujnowaniem ich do zera. Tutaj nasi rebelianci próbują zajmować miasto. Tutaj łupią Prusacy, więc możemy na tej wojnie po prostu za darmo coś zyskać, bo oni nie mają tak naprawdę jak nam się przeciwstawić. Z racji tego, że po prostu wojny prowadzą wszędzie Estończycy. A ja sprawiłem, że oni się wzajemnie nienawidzą przez naszego szpiega. Więc tutaj w ogóle się dzieje. Estonia już nie ma, z tego co widzę, praktycznie nic, jeśli chodzi o wojsko. Bidę z nędzą. I am ready. Więc po prostu czekamy dalej. No to dawaj tutaj, chodź panie włóczniku. Chyba nie chcę inwestować teraz w ciężkie jednostki, bo będę mógł ich mieć za mało. Przydadzą się, łucznik się na pewno przyda, dwóch łucznicy, włócznik też się jeden przyda jeszcze. I konnego. Dobra, no i mamy całą armię.
Ile tu mają żarcia? Sporo. Całą armię, no i wysyłamy kolejną armię numer 3 do oblężenia Revela. Trochę mają mało zaopatrzenia, bo nie kupiłem im tych wozów, ale myślę, że dadzą radę. Zawsze może się pokazać opcja z uzupełnieniem armii przez kupca. A z drugiej strony, no to ta druga armia wam wozy z zaopatrzeniem, Hello. więc. Enemy troops have invaded our lands. No ludzie, no. I właśnie dlatego zostawiłem tutaj tą armię. Ale Yes. wydaje mi się, że oni nie zaatakują. Mam szczere nadzieje, że oni nie zaatakują. Mają tutaj dużo poważniejsze problemy na dole niż moje jedno miasto. Jak to wygląda Political na mapie view. politycznej? No, Estonia sobie zdobyła ten Połock, ale. Our ranks were reinforced by Czekajcie, nie, another tu jest army. Połock, bo ja czegoś nie rozumiem. Tu jest Połock, a to czemu Połock? Aha, bo Połock był tutaj, Estonia go zdobyła, a Połock ma Mińsk. Tylko te w ogóle te miasta w tej krainie są tak. W tej krainie, w tej grze są tak głupio ustawione, jakby. Dlaczego. Dlaczego na przykład Malbork jest tutaj? Albo dlaczego Gdańsk. Gdańsk może tak, jest tutaj, ale Malbork jest zupełnie w innym miejscu przecież. Ale no dobra, już się nie będę tego czepiał. Na razie to ja chcę zdobyć tutaj miasto. Revel. Jak ta firma, co robi modele. No i dobra. Czekamy sobie, czekamy. 5000 wojsk. Mamy tutaj jeszcze 3000. W pełni zdrowi. W pełni zaopatrzeni. A, ich jest pewnie więcej, dlatego że ten oddział jest ogromny. Tu jest 402. Nie. No dobra, to nieważne. Tak mi się wydawało. Never mind. No i dobra, no to czekamy sobie, mamy kolosalną przewagę. W tym momencie możemy zdobyć rebel. Ja zbieram dalej kasę w dalszym ciągu na rozbudowanie zamku, który chciałem zrobić w Narwie. Soon we will breach their defenses. Ile na to jeszcze potrzebujemy? 1700. No nie będę jakoś zbierał specjalnej kasy na tą wojnę, bo widzę, że no Estończycy to nie mogą zrobić nic, a nam się może udać po prostu zebrać tutaj zupełnie darmowe prowincje. Nie. Też nie, też mnie to nie interesuje. Już kupcy, że tak powiem, przejechałem się na was. Także wcale nie mam ochoty na jakieś głupie oferty handlowe, gdzie po prostu uciekniecie z 1000 złota i powiecie: o, niestety, zabrałem całe twoje pieniądze, ale nie udało mi się. Także, sorki, ale nie. Przyspieszę sobie trochę ten czas, bo te oblężenia trwają 100 lat. Zdobędziemy sobie trochę pieniędzy. I w międzyczasie w Narwie, w której są już koszary i domostwa, zbudujemy sobie Our zamek. culture is spreading fast, sire. Arensburga. Dobra. Nieco zadowoleni, ja się bardzo cieszę. Dobra, zmniejszę trochę czas i robimy tak. Budujemy w Narwie zamek. Trzeba to zrobić. Bo na dłuższą metę z tyloma prowincjami, z tak małą ilością limitu wojska, nie będzie to dobre, jak ktoś nas zaatakuje. Więc tego potrzebujemy. Jak to wygląda? No, oblężenie, no, trwa 100 lat. Mamy mnóstwo wojska. No, oni nie mają praktycznie żadnych szans. Czekamy tak naprawdę, A aż. defensive pact has been formed against us. Defensive Pact, co się stało? Kijów, Połock, zagrożenie Jacierz przeciwko Finom. Król Eser, Westamlandu. Wiesz co, gościu? Ja nie wiem, o co ci w ogóle chodzi, bo przecież tak naprawdę ja nie robiłem nic złego przeciwko niemu. Także. Sire? Our diplomat managed to improve our relations. The Pope has called for a crusade. Tak, że nie przejmowałbym się jakoś tym za bardzo na razie. Chociaż ten Westmanland The jest world at your potężny. fingertips. Czy Prusy mnie lubią, czy Kijów mnie lubi? No problem jest taki, że Kijów nie chce wcale. Z Czernichowem. Gdzie jest Czernichów? Dobra, możemy się w zasadzie zgodzić i po prostu nic nie robić. Zrobimy tak, standardowy myk, czyli zgadzamy się, ale Czernichów jest tak daleko, że po prostu nie A pomożemy im. diplomatic message has arrived. Porozumienia.
Jak najbardziej. Czyli po prostu fajnie, wojna z Czernichowem. No ale nic nie zrobimy w Czernichowie. Nie pomożemy im. W sensie powiemy, że tak, ale... Nie chcę, dajcie mi zmniejszy trochę ten czas, bo... Dobra, Witebsk, wytam się w ogóle, wiecie co. O, mamy teraz dużo większy limit zaciężnych, co mi się podoba. Dalej, na co bym ja chciał zbierać? Czy w koszarach wszystkich mam ulepszenia, które ja mam? Tak, to chyba tak działa, że jeśli mam koszary, które zdobędę, no to mam od razu wszystkie ulepszenia w nich. Dobra, to mi się podoba. Co tu można zbudować jeszcze w tym zamku? Za każdy zamek kasę oddziału milicji nie kosztują złota. No, ewentualnie. No to jest fajne, ale czy to tak naprawdę mi dużo daje? Duża fortyfikacja, ale już sama ta prowincja w sobie ma. Ostergotland, co to w ogóle jest? O, więc teraz, no po prostu musimy zakończyć tą wojnę i wydaje mi się, że powinienem wysłać tam dyplomatę, żeby poprawiał relacje. No mam nadzieję, że to pomoże. Przyspieszę jeszcze ten czas, bo zdobywanie tych prowincji naprawdę trwa wieki. Dobra. Wszystkie siły do boju. Ja tu zawsze klikam ręcznie, bo już kilka razy przyjechałem na tym, że mury zamkowe były strasznie trudne do zdobycia, jeśli chciałem to zrobić ręcznie. Nie umiem tego robić. Więc jeśli chodzi o obrężenia, kliknę po prostu. Co się stało? Our beloved king. Our crown authority has dropped, sire. Our nobility's opinion has worsened. To mnie nie obchodzi. Stability is dangerously low in one of our provinces. Wygasł jego ród? A mi się wydało, że... Mi się wydawało, że on miał dziecko, ale no dobra. No dobra, to będziemy musieli znowu się bawić w to badziewie. I zainwestować po prostu w autorytet. Mega niezadowolenie. No ale po... Sire, we have spotted enemy troops marching through our lands. Okej, dajcie mi chwilę. Yes, my lord. Mój plan jest taki, że po prostu zdobywamy ten rewel. Audiencja. No i dobra, to nam się udało. Mamy teraz poważniejsze problemy. Znaczy poważniejsze. Mamy spadek autorytetu korony, no i tutaj cała Skandynawia ma do nas problem. Więc musimy znowu ogarnąć całą sytuację w Imperium. Zaprowadzić tutaj pokój i porządek. Ale w tym momencie, w tym odcinku to będzie koniec. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam do przyszłych odcinków serii. Dzięki.